Witam z Oldenburga. Dziś chcemy z Wami powrócić do tematu sterowania silnikiem. Chodzi o mokre paski rozrządu. Dodatkowo mamy też pytanie. Co ma wspólnego ten zaczep z tym tematem? Klasycznie znamy łańcuch rozrządu pracujący w płynie oraz suchy pasek rozrządu. Obecnie coraz więcej producentów zaczyna stosować mokre paski rozrządu. Oznacza to pasek rozrządu, który pracuje w kąpieli olejowej. Ale dlaczego tak się dzieje? Producenci wyobrażają sobie, że dzięki temu można wygenerować płynniejszą pracę silników. Ponadto ma zostać zmniejszone zużycie i wydłużony okres między wymianami paska rozrządu. W przypadku tego silnika pasek rozrządu miał być początkowo wymieniany co 180 tysięcy kilometrów. Jednak czas interwału został skrócony. Niestety, praktyka pokazała, że z tym systemem są pewne problemy. Pokażemy to dzisiaj. Teraz przyjrzyjmy się hakowi. Jest to blankiet testowy służący do pomiaru szerokości paska rozrządu. Jeśli nieprawidłowy płyn lub inne problemy wpłynęły na pasek rozrządu, stanie się on szerszy. Wtedy ta odległość między dwoma wypustkami nie mieści się już na pasku zębatym. Załóżmy hak i sprawdźmy to. Pokażę to jeszcze raz w stanie zdemontowanym, ponieważ mam tu uszkodzony pasek rozrządu. Tutaj widać, że nie pasuje. Nie mogę uzyskać wgłębienia nad paskiem. Dla porównania mam nowy pasek rozrządu. Szczelina pasuje idealnie. Kolejny problem z paskiem rozrządu. Tutaj widać, jak pasek rozrządu już się rozjeżdża i jest mocno naderwany. Dla porównania, tutaj jest nowy pasek rozrządu, gdzie widać zamkniętą gumową osłonę. Teraz mamy rozwiązanie dla tego problemu. Nasz zestaw dla ekspertów. W jednym pudełku mamy wszystko, czego potrzebuje mechanik, aby odnowić pasek rozrządu. Po pierwsze oczywiście pasek rozrządu, następnie wszystkie inne mocowania, takie jak uszczelki czy pasek płaski do pompy wody. Następnie uszczelka, filtr oleju, koła pasowe do paska rozrządu i wszystkie odpowiednie śruby. No i oczywiście odpowiedni olej silnikowy. Tutaj mamy V22-0887 dla silników bez turbosprężarki. Do silnika z turbodoładowaniem mamy też oczywiście zestaw ekspert. Jest to pozycja V22-0886. Oprócz niebezpieczeństwa zerwania paska rozrządu, a tym samym kapitalnego uszkodzenia silnika, istnieje również niebezpieczeństwo, że cząstki, które schodzą z paska rozrządu, utkną w sitach pompy próżniowej i pompy oleju poprzez obieg oleju. W przypadku pompy oleju istnieje ryzyko niedostatecznego smarowania silnika, a w przypadku pompy próżniowej ryzyko niedostatecznego wspomagania siły hamowania. W tym pojeździe był już wymieniany pasek rozrządu. Ale teraz jest problem, kiedy zimny, a także na biegu jałowym, ten silnik pracuje bardzo szorstki. Mamy przypuszczenie, co może być problemem. Tak jak podejrzewaliśmy,
widzimy całkowicie zanieczyszczone i zapchane sito olejowe. Tutaj, podczas biegu jałowego lub zimnego startu, przez sitko przechodzi za mało płynu, aby wystarczająco zasilić silnik. Tutaj widać cząstki stałe. Są to oderwania z paska rozrządu, które osiadły przez obieg oleju aż tutaj przed sitkiem. Oczywiście nie może się przez nie przedostać wystarczająca ilość płynu. Przy tego typu uszkodzeniach zalecamy wymianę pompy oleju, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu przez niedostateczne smarowanie. Ponadto należy również sprawdzić i wymienić pompę próżniową. Bardzo dobry. Działa jak w zegarku. Mała przyczyna, duży efekt. To tyle w temacie mokrych pasków rozrządu, tutaj na przykładzie silnika PureTech 1,2 litra. W naszej ofercie mamy jeszcze inne zestawy do łańcuchów i pasków rozrządu. Podobał Ci się ten film? Daj nam kciuka w górę. A może masz jakieś pytania lub sugestie? Wyślij nam komentarz i zasubskrybuj kanał.